księży profesorze, przede wszystkim teraz ostatnio w mediach pojawiła się sprawa wypowiedzi pana ministra Niedzielskiego, że wprowadzi tak zwaną aborcję na żądanie, czyli po prostu każdy lekarz, każda położna będzie musiała brać, niezależnie od sumienia swojego, będzie musiała brać udział w tym. Problem jeszcze jest jeden, że pan Niedzielski i tego typu politycy publicznie przystępują do Komunii Świętej. Kochani, ten problem, który pani Maria wyartykułowała, jest kategorii zbrodni. Dzieciobójstwo w łonie matki, niezależnie z jakich racji jest podejmowane, jest zbrodnią. Stąd też tego typu zbrodnia, jeżeli to czyni przedstawiciel państwa, to ma formalny udział w każdym akcie takiej zbrodni, a Kościół uczy, kto w jakikolwiek aktywny sposób właśnie uczestniczy w zbrodni dzieciobójstwa w łonie matki, zaciąga late sentencje, czyli z samego faktu zaistnienia nawet jednej takiej zbrodni ekskomunikę. A ekskomunika, kochani, oznacza, że to jest człowiek wyłączony z Kościoła. Czyli innymi słowy, praktycznie patrząc, jeżeli taka osoba przystępuje do Komunii Świętej, ja tłumaczę zasadę. Nie odnoszę się do osoby ministra Niedzielskiego, ponieważ no, nie mam doświadczenia, czy przystępuje do Komunii Świętej, czy nie, tylko chcę po nadmienieniu tego przykładu wyjaśnić państwu zasadę. Niezależnie kto dokonuje takich czynów, jest ekskomunikowany, czyli wyłączony z Kościoła. Innymi słowy, nawet jeżeli dokona aktu świętokradztwa, bo w ekskomunice przyjęcie sakramentów świętych jest świętokradztwem. Czyli co to znaczy świętokradztwem? Jest to próba wykradzenia Boga. Ale do komunii między takim człowiekiem, który ma udział w zbrodni, nie dochodzi. Czyli innymi słowy, Pan Bóg nie zamieszkuje w takiej duszy. Stąd też, kochani, taka jest nauka Kościoła i Kościół nigdy tej nauki nie zmieni, bo gdyby usiłował tutaj coś zmieniać, przestaje być taki człowiek człowiekiem Kościoła. I dlatego właśnie, kochani, tutaj rozumiemy, że te nasze rozprawy nad miłością miłosierną, to, drodzy państwo, jak można w XXI wieku, kiedy słusznie każdą zbrodnię dokonywaną na przykład w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej nazywamy zbrodnią, to, co jest zbrodnią obiektywnie, trzeba nazwać zbrodnią. I jeżeli my tam nazywamy zbrodnię zbrodnią, to jak w państwie polskim mamy od dzisiaj czy od jutra nie nazywać zbrodni zbrodnią? Wszędzie, kochani, tam, gdzie obiektywnie zachodzi zbrodnia, tam trzeba ją nazwać zbrodnią. Tam, gdzie jest nieprawość, trzeba nazwać nieprawością. Ale tam, gdzie jest miłość, a miłość jest tam, gdzie jest prawda. W związku z tym, jeżeli pytamy, uściślamy pojęcia, jeżeli mówimy, że trzeba bardzo uważać, bo możemy być tak wmanipulowani na różne sposoby dzisiaj, trzeba bardzo uważać, kochani, co się mówi. Zawsze trzeba mieć pewność we wiedzy, czyli w prawdzie. I jeżeli człowiek ma pewność, wtedy powinien mówić. Jak coś mu się nie składa, nie można mówić.
bo mowa to prawda. I za każdą prawdę będziemy przez Boga Najwyższego sądzeni. Dlatego, kochani, stawiajmy na prawdę i stawiajmy na miłość. Ale... pytanie, dobrze? Czy takie ustanawianie takiego bezprawia, to również zaciąga się ekskomunikę wtedy? Tak jest, i to w sensie formalnym. Czy wszyscy posłowie i ewentualnie rządzący, którzy takie prawo ustanawiają, nam zaciągają ekskomunikę? Kto się opowie w polskim systemie prawnym za prawem zbrodniczym, zaciąga winę, której skutkiem late sentencje naucza Kościół jest ekskomunik. Także a przyjmowanie wtedy w stanie ekskomuniki sakramentów świętych jest świętokradztwem. Nic się, kochani, w tej nauce nie zmieniło i proszę, kochani, spokojnie idźcie do domów, bo nic się w tej materii nie zmieni.